Kocham zwierzęta, dlatego lubię je zabijać. Nie zabiłbym zwierzaka, którego nie lubię. Cześć, Roy. Hank i Roy Spimowie to ludzie lasu. Żyją w świecie, w którym przetrwają tylko najlepiej przystosowani. Dziś polują na komary. Komar to cwana bestyjka, tropisz takiego całymi dniami. On wie, że go tropisz, a ty wiesz, że on gdzieś tam się kryje. Nienawidzisz go, potem szanujesz, w końcu zabijasz. Hank zauważa tropionego komara. Teraz bardziej niż kiedykolwiek przydadzą im się umiejętności nabyte w ciągu lat polowań. Hank sprawdza kierunek wiatru. Roy bada tropy komara. A potem... Udało się. Komar nie żyje. Ale Roy musi mieć pewność. Ranny komar to groźna bestia. Ale na tym nie koniec. Z wielką zręcznością Hank oprawia komara. Skrzydła dorosłego samca komara osiągają cenę 1/8 pensa. Długi dzień dobiega końca. Czas wracać do bazy na nocny wypoczynek. Tutaj, wśród swoich trofeów, Roy i Hank szykują się do trudniejszej akcji, do polowania na ćmy. Lecę za ćmą w śmigłowcu, a Roy nadlatuje myśliwcem Lockheed i odpala rakiety powietrze-powietrze. Wielu pytało nas, czemu nie używamy płynów owadobójczych. Gdzie jest w tym duch sportu? Dla Roya wszystko jest wyzwaniem. Stracił lewą rękę podczas walki z mrówką. Bezustannie ryzykuje życie w walce z malutkimi stworzonkami. W chwilach wolnych od pracy nasi bohaterowie najchętniej oddają się rybołówstwu. Hank i Roy Spimowie gotowi są stanąć do walki od zarania dziejów toczonej przez człowieka z małymi, niegroźnymi insektami.